Szanowni Państwo, funkcja i specyfika programu informacyjnego wynika z tego, że działa on w określonym systemie społecznym systemie o określonych wartościach, normach, możliwościach i ograniczeniach wewnątrz bardzo zróżnicowanego i skomplikowanego organizmu, jakim jest społeczność lokalna. Program czysto informacyjny który Państwu dzisiaj prezentujemy, jest związany z życiem społeczności lokalnej, z historią i z ideami ustroju samorządowego. Pragniemy, aby był dla Państwa źródłem wiedzy o najbliższym otoczeniu, o zrealizowanych przedsięwzięciach, o planach na najbliższe miesiące. Informacje, które Państwu przedstawiamy, mają charakter wywiadu o najważniejszych sprawach dotyczących gminy Dąbie. Idąc z duchem czasu, chcemy do Państwa docierać wiedzą z głównego źródła. Dlatego raz w miesiącu będziemy zwracać się z pytaniami do wójta gminy Dąbie, pani Krystyny Bry Bryszewskiej, aby przybliżyć Państwu działania, osiągnięcia, plany, ale też i trudności, z jakimi boryka się gmina Dąbie. Jesteśmy przekonani, że ta forma przekazu informacji zyska Państwa aprobatę. Pani Wójt. Reforma oświaty, która będzie realizowana w Polsce od 1 września, obejmuje strukturę szkół, która dotyka ta reforma również naszą gminę. Jesteśmy po podjęciu uchwał o dostosowaniu szkół do nowego ustroju szkolnego. Kolejnym etapem wytyczonym przez Ministerstwo Edukacji jest już tylko wdrażanie reformy z dniem 1 września 2017 roku. Jak gmina Dombie poradziła sobie z tą reformą? Jakie zmiany nastąpią w sieci szkół w naszej gminie? Myślę, że powinniśmy zacząć od tego, jak wygląda sytuacja w oświacie gminnej obecnie. W tej chwili na terenie gminy działa zespół placówek oświatowych, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa w Gronowie wraz z filiami w Szczawnie, w Połupinie i w Kosierzu. Ponadto funkcjonuje w ramach zespołu gimnazjum i przedszkole z oddziałami w Gronowie i w Połupinie. Nowa reforma jak gdyby nakazuje nam dokonanie pewnych przeszeregowań i reorganizacji na szczeblu naszej gminnej oświaty. W wyniku tych reorganizacji od 1 września zlikwidowany zostanie zespół placówek oświatowych. Na miejscu zespołu placówek oświatowych powstaną dwie szkoły podstawowe. Szkoła podstawowa w Dąbiu wraz z filiami w Połupinie i w Kosierzu oraz szkoła podstawowa w Gronowie z filią w Szczawnie. Trwają jeszcze dyskusje, czy Powstanie osobne przedszkole y, z oddziałami w Połupinie i w, y, w i w Gronowie? Czy y, te oddziały zostaną włączone do szkół podstawowych w Dąbiu i w Gronowie? Myślę, że na dzień dzisiejszy, po podjęciu uchwały jesteśmy już przygotowani. Ja cieszę się bardzo, że. Y, Przygotowany w tej chwili już przez panią dyrektor projekt organizacyjny nowego roku szkolnego pokazuje, że nie wzrosną nam wydatki związane z zatrudnianiem i realizacją obowiązkowych zajęć w naszych szkołach. Natomiast zdarzały się problemy. Takiej natury, że rodzice niepokoili się, gdzie będą uczęszczać ich pociechy do szkoły. Ponieważ był to problem związany z tym, że przyzwyczajeni do jednej placówki nie bardzo chcieli przekazywać swoje dzieci do innej szkoły. Chciałabym wszystkich rodziców uspokoić. To decyzja rodzica, gdzie dziecko będzie uczęszczało do szkoły. Ale musi rodzic wziąć pod uwagę jeden fakt. W ramach uchwały zostały podjęte również decyzje związane z obwodami szkolnymi. W ramach obwodów szkolnych Gwina jest zobowiązana dowozić dzieci do placówek z danego obwodu. Natomiast jeżeli rodzic podejmie decyzję, że chce, aby jego dziecko chodziło do innej szkoły, to podejmuje ją, ma takie prawo, jeżeli jest miejsce w szkole, to to dziecko zostanie przyjęte, ale wraz z obowiązkiem dowiezienia tego dziecka na własny koszt. W okresie przejściowym do 2019 roku chcielibyśmy, aby wspomóc rodziców, bo na przykład dzieci klasy trzeciej z Dąbia... Uczęszczają w tej chwili do szkoły podstawowej w Gronowie, i rodzice yy, chcą, aby skończyły tą klasę trzecią wśród swoich koleżanek i kolegów, i przychylamy się do tego, oczywiście, i w tym okresie przejściowym gmina będzie dowoziła dzieci do tych szkół. Natomiast po okresie przejściowym wracamy do normalnego systemu, w którym rodzic mający prawo oddać dziecko do szkoły jakiej chce, musi brać na siebie obowiązek, jeżeli jest to poza obwodem szkoły, dowiezienia tego dziecka do szkoły. Panie wójt, inwestycje drogowe. Temat rzeka, który dotyka wszystkich mieszkańców gminy. Większość mieszkańców przemieszcza się do pracy, lekarza czy też przy różnych sprawach wynikających z prozy życia. Jak w naszej gminie, jakie w naszej gminie są plany w inwestycje drogowe? Te plany związane są już od wielu lat, ponieważ w naszej gminie od wielu lat istnieje system planowania remontu przede wszystkim, remontu dróg lokalnych, tych naszych dróg gminnych. Ja nie mówię o przebudowie dróg, na które pozyskujemy środki zewnętrzne, ale o tych może nie tyle bieżących, ale kapitalnych remontach dróg lokalnych. Ten wykaz jest od kilku lat. On jest oczywiście systematycznie uzupełniany o kolejne drogi, bo kolejni radni zgłaszają problemy na poszczególnych drogach i one są dopisywane do tego wykazu i w tej kolejności realizowane. Mogę powiedzieć, jakie drogi są zaplanowane na rok 2017, ewentualnie 2018, chociaż na pewno pewne zmiany w tym zakresie będą czynione. Na rok 2017 przyjęliśmy do realizacji drogi, remonty dróg w Trzebulach, Włagowie i w Lubiatowie. Nie zapominając o tym, że zakończyliśmy dopiero dużą inwestycję na ulicy Strażackiej w Dąbiu, współfinansowaną ze środków unijnych i w tym roku rozpoczynamy również współfinansowaną ze środków unijnych przebudowę drogi w Nowym Zagórze. Również przeznaczyliśmy dotację do inwestycji powiatowej, która jest współfinansowana ze środków unijnych na terenie naszej gminy. Jest to droga Lubiatów-Trzebule. Ponadto w ramach funduszy sołeckich, które posiadają poszczególne miejscowości, mieszkańcy podjęli takie decyzje, że w swoich miejscowościach będą remontować drogi. I są to drogi w Gronowie, w Goli i w Ciemnicach. To jest plan na ten rok, ale jak pokazuje życie, to jest plan. Plan jest... Często weryfikowane. Ja podam na przykład taką sytuację, którą mieliśmy w ubiegłym roku, gdzie zaplanowana droga w Pławiu na rok 2017 została zrealizowana w 2016 roku, bo mieliśmy oszczędności na remontach dróg, więc przesunęliśmy niejako drogę do realizacji wcześniejszej, być może i tak przydarzy nam się w tym roku. Jeżeli nie, to na przyszły rok mamy zaplanowane drogi w Łagowie, Brzeźnicy, Lubiatowie, Goli i oczywiście y, drogę też współfinansowaną ze środków unijnych, drogę przebudowę drogi w Brzeźnicy. Pragnę jednak zaznaczyć sprawę najważniejszą. O wszystkich zadaniach o charakterze inwestycyjnym decydują Radni. Jest ich 15, i to ta grupa ludzi poprzez podniesienie ręki pozwala lub nie realizować kolejne zadania inwestycyjne na terenie naszej gminy. Do tej pory mieliśmy sytuację taką, że wszystkie zadania, które były zaplanowane, Udało nam się realizować właśnie między innymi dzięki temu, że nasi radni w sposób bardzo odpowiedzialny podchodzą do realizacji zadań na terenie naszej małej ojczyzny. Myślę, że tak będzie nadal i wszystkie drogi zaplanowane na kadencje 2.14-2018 będą zrealizowane. Drodzy mieszkańcy, z okazji Świąt Martwych Wstania Pańskiego składam wam najserdeczniejsze życzenia wiary, nadziei, miłości. Niech Święta Wielkiej Nocy będą czasem zadumy, czasem odpoczynku od codziennych obowiązków, a chwile spędzone w gronie rodzinnym i najbliższymi dodadzą wam siły, pozwalając przezwyciężyć wszelkie trudności. Zdrowych i spokojnych świąt Wielkanocnych.